przyjeżdżali wprost i niesamowicie. Ale po prostu nie wszystko starali się dostrzec, usłyszeć, gdy nam Pan Jezus mówi coś, co nam pasuje, podoba się nam, to zdajemy się powtarzać: dobrze powiedziałeś, Panie Jezu, masz rację. Ale gdy Pan Jezus mówi o trudnej dla nas prawdzie, staramy się go nie słyszeć. A gdy już nie da się go nie słyszeć, to zdajemy się mówić: nie, teraz to już trochę przesadziłeś. Co jak co, ale życie jest życiem. Nie przesadzaj, Panie Jezu. A on wtedy zdaje się powtarzać znów to samo zdanie: jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Mój drogi, a Ty jesteś jednoznaczny w przyjmowaniu Jego nauki. To nie jest łatwe, wiem coś o tym. Często brakuje nam odwagi, żeby Jezusowi zaufać, żeby prawdziwie się z Jego nauką skonfrontować. I nieraz pływamy po powierzchni, byle za bardzo się nie zanurzyć, bo boimy się, że będzie trzeba coś zmienić, że będzie trzeba coś po prostu nazwać grzechem, przestać żyć w obłudzie, że trzeba będzie sobie albo komuś bliskiemu powiedzieć: grzeszysz. Bo Bóg nie jest nieczuły. Nie. On kocha. Rani go nasz brak zaufania Jemu. Dlatego chce nas wyrwać z naszej dwulicowości. Wie, że do niczego dobrego ona nie prowadzi. Tylko czy my dajemy mu szansę? Może dlatego stawiam to pytanie: dlaczego nie bijesz? A może ma nas ono chronić przed wykonaniem najbardziej bolesnego dla Boga uderzenia w policzek? Tym najtragiczniejszym policzkiem uczynionym Bogu jest Jego ostateczne odrzucenie. Jeśli można tak powiedzieć, Boga najbardziej boli piekło, bo ono prawdziwie istnieje. Tu nie chodzi o to, żeby straszyć teraz piekłem. Nie, tylko nie mówić o piekle znaczy, że z czasem nie mówić o grzechu, a to znaczy pozwolić grzeszyć, rozmyć granice między tym, co dobre, a tym, co złe, przerobić Jezusową naukę na swoje. Tymczasem Bóg stawia sprawę jasno i nie pozwala grzeszyć nie dlatego, że ma takie wiedźmicie, ale dlatego, że chce nas od piekła uchronić. Posłał z miłości swojego Syna, żeby nas zbawił i nie chce, żebyśmy ten dar zmarnowali. Jezus zaś zostawia nam swoją naukę nie po to, żeby nam skomplikować życie. Nie po to, żeby nam życie utrudnić. Nie. Jego nauka pomaga być wolnym, jednoznacznym, wewnętrznie spójnym, a przez to szczęśliwym. Ta nauka ma nam pomóc nie utracić daru, który Jezus wycierpiał dla nas na krzyżu. Tym darem jest niebo. Siostry i bracie, czy Ty myślisz czasem o niebie? Marzysz o nim? Czy jest to może dla Ciebie raczej odległa perspektywa? Niech myśl o niebie mobilizuje Cię do zaufania Jezusowej nauce. Ona jest miłością samą. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jak do przyjaciela. Tak często cierpisz odrzucenie, tak często jesteś policzkowany, także przez nas. Ty jednak nie odwracasz się od nas, choć zadajemy Ci rany. Nasza złość nie odbiera Ci łagodności. I choć brzydzisz się grzechem, nie brzydzisz się nami. Wciąż do nas mówisz. Wciąż walczysz o nas. Wciąż pytasz: dlaczego?
dlaczego mnie bijesz? A najgorsze jest to, że często my sami nie wiemy dlaczego. Może po prostu za mało Ci ufamy i zbyt łatwo ulegamy potrzebom złego. Naucz nas, Jezu, pamiętać, że nie jesteś nieczuły i odległy. Pomóż nam, Jezu, w Twojej nauce odnaleźć prawdę, która nas wyzwoli. Podnieś nas i przytul do swojego serca i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Amen.